jest po prostu tragiczne, jak tam się idzie, co tam w tej chwili jest. I co? Ręcznie tym sterować i firmie narzucać, że w takich dniach sztywno, to liczmy się z tym, że to wszystko będzie kosztować. Musi być jakoś, no firma sobie dostosowała do rozpisek, do kubatury samochodu, do trasówki, no i takim wyszło jej kompleksie tym świątecznym, że tak to zrobili. No, mogliśmy się nie zgodzić na Panie Bóg. Nie, oczywiście, że mogliśmy się nie zgodzić. Więc... Oczywiście, co nam znamy, nie jest dwa miesiące, no mówimy, że to jest nie, półtora miesiąca, tak, i trzy dni. Trochę więcej niż półtora miesiąca, ale nie dwa miesiące. Trzeba w butach wejść do kosza z tego suchego i go po prostu ugadać. Wiecie Państwo, temat śmieci poruszony, ja też powoli bierzemy się za kolejny przetarg i tutaj no, dużo jakichś pomysłów, niepomysłów się rodzi, że to ma być inaczej zorganizowane, czy części, czy kosze większe, że inne. Że inne strumienie, segregacja i ja będę chciał, właśnie mamy już tam uchwał sporządzony i w pierwszych dniach stycznia będę to chciał Państwu przekazać, tylko zależałoby mi na tym, żeby tak uczciwie jak w najszybszym czasie się spotkać z Państwem i sobie tak popracować nad tymi uchwałami i te wszystkie pomysły, które Państwo macie, żeby można je było przedyskutować, by to nie było tak, że spotkamy się na sesji. No i będziemy się tutaj licytować. Oczywiście cel jest taki, żeby było taniej, żeby było dobrze, dlatego wyjaśnimy sobie to już z pierwszych dnia stycznia. Będę gotów, żeby Państwu te uchwały dwie przekazać. Chciałbym, żeby w ślad za tym je spotkać się w komisjach, czy nie połączone jakieś komisje i rozmawiać w tym temacie, bo na pewno będzie tutaj dyskusja. Bardzo szeroka, pewnie i burzliwa, bo różnie to gminy do tego podchodzą. Tutaj słyszymy, że jedni sztucznie zaniżają jakieś tam stawki, to takie jest takie gadanie, że tam gdzieś jest taniej, u nas też powinno być taniej. No, nie, to nie, że mieszkańcy właśnie słyszą, że no, na przykład nie wiemy, że to jest 5 zł. Dlatego warto sobie nie poznawać. Pytanie, ile płaci gmina? Ile płaci gmina? Ale o tym już mieszkańcy nie wiedzą, jak się rozmawiać. Jaki zakres? Rozumiem, że nadwyżkę firma odbierze śmieci. Jakie nadwyżkę? No nadwyżkę śmieci, które ja w tej chwili mam na przykład. I gro mieszkańców ma tą nadwyżkę. Bo pytają, dlaczego to jest dopiero 22 stycznia. Rozumiem, że jak w banku wystawią, to firma odbierze, tak? Nie bardzo biorą. Nie bardzo, nie. Tego umowy nie mają. No. No. Ale właśnie, ale no, to jest sprawa, ja myślę... To co, to część ludzi wyrzuci na wysypisko. Nie, nie, słuchajcie, proszę Państwa, bo tego problemu tu nie rozwiążemy, ale myślę, że jeżeli będzie negocjował Pan w imieniu tutaj zarządu gminy, Pan Wójt z firmą, no to trzeba niestety, ale ten kalendarz zwrócić im uwagę, że powiedzmy nieco miesiąc, żeby te worki odbierali, ale jeżeli był taki okres, półtora miesiąca, to jest ich obowiązkiem, bo nie, bo oni robią, ja wiem jak robią, jak się jest worek już kupiony, to zabierają, jeżeli ktoś w swoim worku, to fru worek do rogu i worek leży. Także, słuchajcie, i tu właśnie jest, myślę, że rola tylko wójta, żeby ich po prostu czuli, że to przez nich, oni za miesiąc będą mieli połowę tych śmieci. Bo się okres nie dobrze, ale myślę, że jest będą. Ja też uważam. Bardzo dziękuję. Ja uważam, że tutaj jest argument, to co Pan Przewodniczący powiedział. Skoro ta odległość, ta częstotliwość była dłuższa, która miesiąca, no mają obowiązek zabrać. To oczywiście no, nagromadziło się więcej, czyli będziemy negocjować w tym kierunku, żeby to wszystko nadmiar zabrali również. Dobrze, proszę bardzo. Ja chciałam tutaj właśnie, koleżanka radna powiedziała, podziękowała za pasy, ale chciałam powiedzieć, szanowni radni, że na ulicy Wesołej, tuż przed świętami, doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku. Ja już tyle razy prosiłam,
żeby zarząd wystąpił do starostwa o pomalowanie. Rozmawiałam z wicestarostą i powiedział, że jeżeli taka prośba wpłynie, żaden problem wymalować pasy i postawić znak. Pani sekretarz, niech pan będzie czytał zdanie. Proszę wystąpić. Doszło do potrącenia dziecka, które wybiegło z kościoła. Nie ma tam pasów, a były tam kiedyś pasy, był tam znak. Więc żaden problem naprawdę zrobić to. To jest tak newralgiczne skrzyżowanie. Proszę nie wysłuchać za naszym krzyżem tu na ulicy Cmentarnej. Tak, to sama jest sytuacja. Jeżeli dojdzie do... Dobrze, że jechała kobieta, jechała wolno i nie doszło do śmiertelnego wypadku. Gdyby jechała z prędkością tuż, przypuśćmy, 60 km na godzinę, niestety doszłoby do śmiertelnego wypadku, bo to było małe dziecko uczęszczające do drugiej klasy szkoły podstawowej. Dlatego bardzo proszę, aby potraktować sprawę poważnie. Poważnie. Moment, no jak skończy pan. A ja proszę bardzo, żeby z tymi tematami zwracać się do radnych powiatu. Radny powiatu jest od tego, żeby zgłaszać i realizować swoje zadanie, a nie oczekiwać na to, żeby gmina łaskawie zwróciła się z pismem. No, przepraszam bardzo. To są nasi mieszkańcy. To jest ich droga. Ich droga również musi się dostosować. Jako gospodarz tego terenu powinien zadbać o nasze bezpieczeństwo. Pani przewodnicząca. Miejscowość Wola Krzysztofolska jest również miejscowością powiatu. Ale przecież jest gmina. Tak, jest czterech radnych. Trzech jest radnych Wola. No bo to ja nie rozumiem czegoś takiego, jak my się zwrócimy na piśmie, tak? No przecież chyba powiat też ma swoje zadania i ma się dostosować swoją infrastrukturą drogową do potrzeb miejscowości, która jest również w powiedzi. Ale oni może czegoś nie wiedzą. A może nie wiedzą. Ale zwróciliśmy się, że Państwa w sprawie tych i to nie ma problemu, jednak jest problem, bo już jakiś czas pismo leży i nie są pomalowane. No to teraz pierwsza się dojaduje o pasach przy kościele. Więc proszę sprawdźcie, panie, czy nie ma pismo od nas w sprawie Szanowni radni, wyrywam się głośno, ale trzeba zaprosić radnych powiatowych na sesję. I trzeba im prosić do tego. Ale Józefie w ostatnich 3 miesiącach pismo nie wpłynęło, więc... Ale z czego wynika, pani przewodnicząca, że ma płynąć? Są to interwencje mieszkańców. Oni nie wiedzą, co tu się dzieje. I tak jak państwo przed... No właśnie, wiedzą, co się dzieje. No, proszę. Jeżeli dostanie dokument, to się sprawą zainteresuje. Ale jaki dokument? Pismo. Pani rozmawiała ze starostą, że ja chciałbym mieszać do tych pasach. Naprawdę 3 lata temu pisaliśmy. Ale oczywiście, że otrzymamy sprawa tego pasa rozgraniczającego, żeby ułatwiał jazdę podczas mgieł. I to miało być zakupione specjalne urządzenie do malowania. Pisaliśmy, ponawialiśmy pisma. Żadnego od 3 lat nie ma żadnej interwencji. No, a pani mówi, że nie ma problemu. No, jest problem. Pisaliśmy w sprawie pasu tam. I proszę sprawdzić, jest pismo już jakiś czas temu złożone i nie ma pomalowania. Prośba tutaj. Pismo trzeba ponowić. Na 3 lata temu. Ale od 3 lat nie mówię żadne. Od 3 lat opłowaliśmy sprawę pasu. Moment, nie skończyła jeszcze pani Tomaczka. Proszę. Zadania powiatu są, nie mają nic wspólnego z zadaniami gminy. A ty może pisać w nawiązaniu do pisma, Ale nie możemy tego zostawić tak płazem, bo niestety, ale zdrowie, bezpieczeństwo jest najważniejsze i to jest najgorsze, że mnie to, dla mnie to jest hańba, że to jest pomalowanie, to jest parę groszy i na to nie ma pieniędzy. Nieważne, że to jest gmina ze starostwo. To jest śmieszna sprawa, żeby oszczędzać na paru litrach farby, żeby namalować pasy z dopiero do pierwszych ludzi. Tam, gdzie są poradki. Dobrze, pani Basiu, proszę bardzo. Mam takie pytanie. Panie Ryszardzie. Była wykonywana ekspertyza tłoczni na naszej kanalizacji i chodzi mi teraz ostatnio, żeśmy tam właśnie jechały z koleżanką. Z przykrej niestety uroczystości.
Ale do czego zmierzam? Na dzień dzisiejszy, tam na wysokości, ja nie znam dobrze Krzyżanowa, ale od połowy tak Krzyżanowa, z strony Siomy, jest niesamowity feton. A Siomy się dopiero. To już są Siomki, Gosiu. Tak, to już są Siomki? No, no to może się... Śmierdzi strasznie, tak. W samochodzie śmierdziało. Potwierdzam to, bo to tak samo wracałem, to samo poczułem i kolegi to dodałem, Wiesława w czerwie. Ja już to nieraz zgłaszałem, to była już odpowiedź na to, ale... No tak, ale problem w dalszym ciągu jest. Ja wiem, że pan wójt odpowiadał... Nie wszyscy czują właśnie, no bo... Jak miał tak, szanowni... Ja powiem tylko tyle, problem zniknie, jak popłyną ścieki z buje. A szczegóły przedstawię zastępcze. No to czekać tyle lat, właśnie... To jest... Sieć ta nitka... Ta nitka powinna funkcjonować w całości. Obliczenia, wszystkie przepływy hydrauliczne, praca tłoczni jest policzona do tego, że tą nitką będą płynęły bujny i będą jeszcze w większości płynęły gąsy. I teraz no, tam jest czuć, dlaczego? Dlatego, że właśnie mniej więcej w tej wysokości jest studnia rozprężna z kanału tłocznego, który ma ponad 2 km długości. Pod gliną się znajduje tłocznia i pompuje aż tutaj, w stronę Siomek. I no, ścieki mają to do siebie, że jak one są w tym środowisku aerowym, czyli zamkniętym środowisku, one po paru godzinach zaczynają się psuć. Po paru godzinach, bo jak nie ma dostępu do tlenu. Wiadomo, że im wyższa temperatura tych ścieków, to one szybciej zaczyna postępować. I no tak te przepływy się liczy, żeby w kanale tym tłocznym ściek był nie dłużej niż te 4-5 godzin. On dzisiaj jest kilka dni w tym kanale, ponieważ zdecydowana większa miejscowość, to jest miejscowość Bujny, nie płyną te ścieki. I zwyczajnie za związki siarkowodoru, to jest ten siarkowodór, śmierć, tak? Jeszcze dopóki te bujny nie będą podłączone, no, będzie tam przy studniach rozprężnych, będzie coś. Bo to wtedy się wydostaje do studzienki, no i ten zapach jest taki, no niezbyt ciężki. Ale co to da? Inaczej mówiąc, za mało ścieków na ten moment. Ja odnośnie tego, jeśli nie teoretycznie rozumiem tą sytuację, ale dlaczego taki przypadek nie zdarza się na następnych przepompowniach, które już są za przepompownią tą feralną, gdyż sztabny rozgłaszają się na tych tłoczniach. Na następnych tłoczniach to się nie zdarza. Tylko panie, dlaczego nie zdarza? Jest ściek ze studni, ściek wydostaje się z przewodu tłocznego do studni rozprężnej. Te gazy się rozchodzą, trochę pójdzie sobie w atmosferę, a dalej on już zostaje napowietrzony w tym momencie. No proces zostaje przerwany. No po co się tam zakisił, ten smut tam się wydostaje. Był problem w glinie, tak? Tam mieliśmy dosłownie odcinek tłocznego parę metrów, dosłownie parę metrów. U jednego pana przychodził tutaj też, no bo nie wiem, czuć. Tłocznia jest 30 metrów od budynku. No, no dlaczego tu czuć? No przecież tam z kolei tam dosłownie parę metrów, tam pół metra może się ścieków mieściło w tym przewodzie tłocznym, ale się okazuje, że w stronę bujen tam 7 czy 8 tylko nieruchomości było podłączonych i już był strasznie niski. Na pomimo tego, że tak krótki był ten przewód tłoczny, też były no, zaczynały się wrócić, tak? Brzydkie zapachy. No, to jest to właśnie ilość ścieków, dlatego właśnie tak zależało nam, żeby tą nitkę do końca rozbudować. Do końca, żeby ona już w całości mogła zacząć funkcjonować. Wtedy te problemy powinny, no, teorii, tak? Ja myślę, powinny... Teoretycznie mamy to wyjaśnione. Praktycznie dalej śmierć. Panie Przewodniczący, tak zwane zjawisko zagniwania, o którym dowiedzieliśmy się od fachowców ile? No, pół roku temu. Ale do czego ja chcę nawiązać? Czyli tak to jest wszystko obliczone w tym projekcie, żeby no, uwzględnić wszystkie posesje, no ale żeby to wykonać w całości, wiadomo, że trzeba mieć miliony. I teraz podobna tłocznia jest w Krężnej i najprawdopodobniej, żeby uniknąć tego zjawiska, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji północnej części gminy, to trzeba to wykonywać w całości.
Albo może w odwrotnej kolejności. Podłączę. Chodzi o ilość ciekawych. Ale tu, gdyby bujny były wcześniej podłączone, to by się to nie zdarzało. Do czego? Ale do czego? Do czego? Budować. Po prostu, jak jest mało ścieku, to ten ściek stoi. Pole, nie pole. Nie wiem, jak nie trakcie. Jest na to wszystko, że w kanałach to on może sobie tydzień czasu płynąć, bo tam nie pominie trafić. Ale on musi płynąć. Tego. On jest w stanie wyrożyć. Powietrzania szczelnej. Częściowo na wcześniejszej przepompowni. Jak jeszcze raz? System napowietrzania na wcześniejszej przepompowni, czyli koło pana Filipka. Napowietrzania tych ścieków, że które dopłyną do ziomek, tak. One nie będą zagniwać, dlatego że zostaną tam napowietrzone. Nie. To jest rura i ta rura się od dołu, od Filipka napełnia, aż napełni. Przepycha, ale nie wypycha. Myślę, że już naprawdę ten temat wyczerpaliśmy. To, co powiedziałem na początku, popłyną ścieki z bujem do środka. Pani Basiu, słysza pani. Musi być cała kanalizacja wtedy. Czy pani Basiu, już pani skończyła pytanie? I mieszkanie z Majkowa się cieszy. Mamy wspólne pytania. To znaczy nie, proszę pojedynczo. Ja muszę, bo Basia mówił, się odpoczę sobie. Ja muszę odpocząć. Tylko proszę pani, niedługo Sylwestra. Ja na ostatniej sesji poruszyłam sprawę GOPS-u. Nie wiem, wszyscy pamiętają. I tutaj dostałyśmy taką odpowiedź, że chciałyśmy się zapoznać z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. I pan sekretarz poinformował, że nie może ujawnić tych dokumentów. Czy my możemy zapoznać się z tym protokołem? To jest kompetencja organu wykonawczego, pani przewodniczący. To jest tak jak ministerstwo. Na stronie BIP-owskiej, więc nie rozumiem, dlaczego pan sekretarz nas oszukuje, mówiąc, że nie można ujawnić. A wchodzimy na stronę BIP-owską, wojewoda łódzki jest wydrukowane wszystko. Gardzi się. To wojewoda ujawni. No ale to wojewoda może, a pan sekretarz nam nie może i pracownicy nie mogą poznać. Ja tego nie rozumiem, pani przewodnicząca, no niestety ja powiem inaczej, to że wojewoda oczywiście to posługiwał się innymi przepisami, pokazał na stronie. Zalecenia kontrolne. Tak jest. Natomiast to jest sprawa organu wykonawczego. Pracownika i pracodawcy, ale nie radnego. Dlatego państwo, to jest przekroczenie kompetencji radnych. A skoro jest to normalnie na stronie internetowej, to znaczy, że to jest dostępne dla wszystkich. Myślę, że nie dla radnego, nie radnego, dla każdego obywatela Polski. Proszę panią. Nie jest wszystko, to jest tylko sentencja, ale jak bo to jest parę zdań. Tak jest. Cały. Natomiast pani. Proszę panią, do tego to jest taki sam dokument. A podobno nic tak wszystko ładnie pięknie. No kto powiedział, że jest pięknie. Pan sekretarz cały czas mówił, że w ogóle. Ale jakie są zalecenia, które pani przewodnicząca, I to z jednej strony nie jest ładnie pięknie, a z drugiej strony nie jest tragicznie. To, że są tego typu zalecenia, to proszę zwrócić uwagę, no jeżeli byłoby tragicznie, tak jak pani sugeruje, no to wojewoda powinien wystąpić o ukaranie. To są normalne zalecenia, normalne nieprawidłowości, za które kierownika nie stawia się pod gilotynę. To daje się najwyżej karę upomnienia, najwyżej, a nawet karę upomnienia. Pani kierownik nie dostała, dostała pouczenia. Nie wiem, pierwsze zdanie, jakie w zakresie czynności nie zostały uwzględnione wszystkie zadania określone w artykule 119 ustawy o pomocy społecznej. No słowo wszystkie zadania określone, no to... A przeczytamy na artykuł ten 119? Nie. To proszę przeczytać. Jakie tam, ile tam jest zadań? Jedno zadań. Wszystko. No może bym to dwa zadania. Proszę przeczytać ten 119. Nie chodzi tylko o tą rzecz, skoro nam tu się mówi, że nie wolno, niejawne i tak dalej, jest na stronie BIP-owskiej, to jest takie manipulowanie tak naprawdę. Panie co jest na stronie BIP-owskiej, pani przewodnicząca, na stronie BIP-owskiej rozumiem, że jest sentencja, zalecenia, tak? A państwo chcieli się zapoznać z protokołem. Pani Danuta Bakiewicz, przepraszam, kierownik. Proszę pojedynczo, jest tam jakieś dane personalne? Tak. No
Czyja? Czy poza kierownikiem? Kierownik. Poza kierownikiem, poza osobą publiczną. Nie, poza kierownikiem. No a o to żeśmy prosili. A było to niejawne, nie wolno nam było zajrzeć. Pracownicy do tej pory też nie. Proszę Państwa, ja proponuję tak. Chcecie Państwo kontrolować? Nie, nie chcemy kontrolować. Proszę. No to tym bardziej ja nie mogę. Pytałyśmy kierownika, czy może. To ja odpowiadam, w myśl kompetencji zapisanych w ustawie, nie. Jeżeli Państwo chcecie kontrolować, proszę bardzo, wystąpić na radę, podjąć uchwałę, przeprowadzić kontrolę. A czy z tego tytułu będą konsekwencje, czy nie, to oceni inny organ. Ja tylko pytałam, czy możemy się zapoznać, usłyszałam odpowiedź nie. Proszę Panią, to jest to nie może się Pani dokument. Zapoznać. Jak jest niejawny, skoro jest na co widać? Nie może się Pani zapoznać z czynnością, z zakresem czynności pracownika XY. Ja nie zakres czynności, proszę nie odwracać. Przepraszam, czy długo będziemy na ten temat się przekonywać? To nie jest protokół kontroli. To nie jest protokół kontroli. To nie jest protokół kontroli. Proszę tego nie. To są zalecenia. Ale czy cała rada jest zainteresowana ciągnięciem tego tematu? Bo naprawdę, no, no są pytania, które są ważne. No są pytania, protokół zawiera dane personalne. Pytanie, czy dostajesz odpowiedź, że nie można. Potem jest pytanie, to Niewidowski. No można, czy nie? No ale jak to nie jest, nie chodzi o to, ten sam dokument, no to ja też już to będę. No ale kolego przewodniczący, jeśli mogę się odnieść, i tu chcę poprzeć też koleżankę, że no jeśli takie coś zaistniało i to wpływało i do nas, i w jedną stronę, i w drugą, no to nic by się nie stało, by troszeczkę teraz się dowiedzieli, na czym się to skończyło i jaka była tego przyczyna. Ale a tu, no nie, to nie, my koleżanka o to pyta po prostu. Gdybyśmy się coś dowiedzieli, to wiemy dla siebie, cisza, sans, pokój. Stałoby się, Panie Józefie, bo jest ustawa o ochronie danych osobowych. I nie można na kworum publicznym mówić o konkretnych osobach, no, jeśli tu jest, a tym bardziej nie można przeglądać protokołów, gdzie się znajdują dane personalne pracowników. To nie są osoby publiczne. To są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. To, co jest dostępne, proszę bardzo. Ale w protokoły z kontroli niestety no, nie ma. Ja to też jak jeżeli Państwo jeżeli chcecie się zapytać, proszę bardzo, ale wojewoda uchyli taką. Trzymajcie się kompetencji. Proszę bardzo, następne pytanie. Macie jeszcze Pani jakieś pytanie? Proszę. Na poprzedniej sesji ja poruszałam sprawę kontenera, który jest na dzień dzisiejszy postawiony na działce, która przeszła na własność innego właściciela. Właściciele się byli wyprowadzili, a kontener w dalszym ciągu został. Nikomu nie przeszkadza, będzie przestawiony. No, ale to jest własność, no jak nie jest, będzie przeniesiony, przewieziony na... Ale miał być przewieziony. Pani kierownik taką dyspozycję dostała. Dostała, ale będzie... My musimy zrealizować, co nas zrobić. Nie było czasu. Ale to już jest drugi miesiąc z kolei. No ale tu, czy tam, czy tu będzie stał, nie? No tak, tam. Ulec zniszczeniu i tak dalej. Na dzień dzisiejszy jest nikomu już tam nie potrzebny. Jest zamysł taki, Pani Kierownik wie, na pewno jest w kontakcie z Panią Kierownik referatą wodociągu. Ten kontener ma stanąć na przeoczyszczaniu. Na terenie gdzieś. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Mieszkańcy jest tutaj budynku komunalnego. Nie wiem, czy wystąpili, bo mieli wystąpić z pismem i z prośbą o docieplenie ścian. Bo na dzień dzisiejszy mają bardzo zawilgocone mieszkanie. Hotel, tak? Warszawie. Tam poczynili pewne inwestycje, wyremontowali te mieszkania, a prawdopodobnie są zadania powoduje no, nieszczelność, nie wiem, rynny, bo po ścianie leci. Żeby to sprawdzić, bo mają taką serdeczną prośbę, bo na dzień dzisiejszy nie mogą dobrać mieszkań. Wilgoć zacznie za moment no, przechodzić na artykuły spożywcze, na odzież, także mają tutaj serdeczną prośbę, aby jakieś środki przeznaczyć w przyszłorocznym budżecie na... Natomiast jeśli chodzi o rynne, to każda interwencja tutaj, co była, to zostało wszystko jakby naprawiane. Natomiast kwestia wilgoci to wcale nie zależy od docieplenia, bo można mieć budynek ocieplony i dopiero można mieć wiło. Po prostu trzeba jeszcze do tego palić i wietrzyć, nie? A do tego się nikogo nie zmusi po prostu. Natomiast rozważamy poważnie to, co chyba już mówiłem.
żeby wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu na termomodernizację Warszawianki i Ozerów. No właśnie dokładnie. No. Są ludzie, którzy płacą grosz albo wcale i nie jest to życie decydować. I oszczędzają tam grzemacze. Kratki pozatykali. Pani Barbaro, czy jeszcze jakieś pytanie? A później my pretensje mają się zaczynać. Spróbuję przesunąć kolejkę, bo się nie doczekamy. Nie. Moment. Pozwolę cofnąć. Mariusz tam jeszcze prosi. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tam pytania nie mam, tylko tak wstępując się odnośnie do tego przejścia dla pieszych. U mnie też mieszkańcy Budkowa i Stradzewa między innymi problem mieli tam przepuszczania przez drogę, że tak powiem, zwierząt gospodarskich, cokolwiek. Nie angażowałem tutaj nikogo, chociaż wiem, że dużo zadań. Sam wystąpiłem, powołana została specjalna komisja w starostwie powiatowym. Rozeznali, potwierdzili, ustawili znak i teraz sytuacja prawna w przypadku jakichś zdarzeń z zwierzęciem jest unormowana oczywiście na korzyść mieszkańców naszej gminy. Także można. Mówisz o znaku, że uwaga zwierzęta. Tak, gospodarski, to pociągnięte jest wydarzeń na odcinek do Niedyszczyny. Także tutaj już mieszkańcy mają unormowane. Tak. I tu na całym odcinku jest to już teraz. Dobrze, dziękuję. Pan Olejnik, drodzy wyjątkowi. Najważniejsze, znaczy mówiliśmy o drogach, przypomnijmy, że mi się szykuje jakiś tam, jak to powiem, destrukcyjnego odcinka drogi na koniec. Powoli, żeby nie zapłacić. Nasz Olejnik był dał dwa odcinki, jeden już jest trochę kasy, można powiedzieć, tak, wulka tutaj, do tego mostu, to jest z tego, co tutaj wójt mówił, to jest teren kolejowy, no ale niestety on będzie dalszy w ciągu terenem kolejowym, ale po tym i tak będzie jeżdżą, także w formie takiej remontu, takiej drogi, dobrze, bo tam rzeczywiście są takie dziury, że jak niektórzy mówią, że nie raczej jechać. No i na koniec, bo tam gdzie łączą się te dwa odcinki dróg asfaltowych, ładnych dróg zrobionych przez gminę, no tylko żeby to położyć tam 200 metrów czy coś, no jest, ale się to robiły kolejne, nie ma zimy, nie ma. Nie, poza tym to, co mówię, do mostu, a tu wcześniej powiedział, jak się jedzie od Bełchatowa prosto tą drogę w kolejny Bogdanów i druga co jedzie polegle, i jest to, żeby je połączyć te drogi. One się, jedna się kończy tam na posesji pana Trendy, a druga idzie dalej do... Ale przez Tory przychodzi. Nie. Jakby pan jechał, panie pójdzie tu od Bełchatowa i prosto tą drogę wjeżdża. To cośmy wykupywali pana Szczepańskiego, kawałek. A Szczepańskie tam jest to połączenie, dwie lata drogi połączyć je po prostu tym odcinkiem, żeby dało to, można po tym... Bo tam jest jeszcze taka prośba, żeby tą drogę przedłużyć przez kolej w kierunku Kolonii Bogdan. Ale tam do tego nie pokona, tam przez to. Panie Ryszardzie, zapisany. Brawo, jak idziemy od... Wiem. Tam się nie pokona tego, no bo to jest taka, to jest zupełnie dzika droga. Tam jest ta droga, poprzez ten pijak to jest droga taka... Nie przy samych torach, to jest droga kolejowa. No właśnie. Ale to co od mostu idzie, od Jacprowa, po prostu, żeby ją w jakiś sposób dało się nią jeździć, w miarę ruchu. Chciałem zapytać to chyba zastępcy wójta w sprawie tego punktu lekarskiego, co tam dalej wygnęło w tym temacie. No już bliżej jak tak. To pięknie, no bo piękny artykuł się ukazał, znaczy się akurat o gminie Aleksandrów, gdzie takie te składniki były przekreślone, dawane za duże, taki duży środek zdrowia został zlikwidowany. Wójt był tam pochwalony w tym artykule, że załatwił sprawę, jest rozmowa otwarta, w mniejszym zakresie, co prawda. No to wyczyta chyba ten artykuł, ale jest i myślę, że za przykładem pójdzie nasz zarząd gminy i też w jakiś sposób to przywrócimy do funkcjonowania. Dobrze, dziękuję panie Ryszardzie. Jak się wyczuło, jak się ta rozmowa, bo ja próbowałem dozwolić, ale jak widziałem przejść. No tak, tam pośrodek był. Zrobiliśmy wszystkie sporne punkty i właściwie czekamy. Mam odpowiedź. No w jakim terminie przystanie? Bo tego brakuje. A nie, to też było dogadane, no tylko też mieli teraz, no to mieli to przepisać, bo to było na miejscu, bo to ich propozycja, tak nam i podesłać nam. A, no to zawsze idzie w dobrym kierunku. Znaczy była taka propozycja, taka niedookreślona, że przystąpią, a nie było powiedziane kiedy, no chociażby my wykonamy. Nie, rozumiem, ale rozumiem, że i chcemy tu, żeby nawet napisali, nie wiem, pół roku. No. Dobrze, panie Tomku, proszę bardzo. Przepraszam za takie długie oczekiwanie. Panie Wójcie, na ostatniej sesji to było 29 listopada. I pan Tomek mnie łapie za słowa. Znaczy mówiłem o tam konieczności załatania tam dziurę. Proszę. Taki panie przewodniczący Radziątków, Ludwików, Radziątków. No to może tak, ale chodzi, żeby tam jakaś ta przejezdność była, tak, tej drogi. A gdzie wir był to może? Pan wójt mi powiedział, nawet zapisałem, że jest wykonywane żwirowanie. Tak jest. I jeszcze nie zakończone.
I tam, ja tam byłem na tej drodze, tam ani ziarnka nie ma. Nie rozpoczęłem. Ja nie wiem, o której drodze pas. No, no, to jest przystanek i prosto, tak? Od Radziątkowa w prawo, tak? W lewo. Od Radziątkowa. Tak, przez ten, no. Przez taki most. Inaczej przy Ludwikowie przystanek jest tak przy lasku, tak? Tak, i w lewo skręci i do Radziątkowa się dojeżdża. Ja o tej drodze cały czas mówię. Masz pan mówi jakieś inne? Nie, to droga. Ale jaki pan mówi? Kontrikowa to innej nie ma. Z Radziątkowa. Dajcie spokój. Z Radziątkowa. Drogi, które. No, ja takiej drogi mamy. Albo na pielęgniarkę wysłać. Może ja tam takie duże dziury. Może pan, panie wójcie, który pan tu ma? Przyjedzie ciągnik raz na rogi. Nie no, dużo mieszkańców już zwracało właśnie do mnie. Bo tam są takie dwie ogromne dziury. Chodzi o spanie tych dziur, no i rozmawiamy jak... Panie Tomaszu, tam ma pole, powie, no wybudujcie tą drogę. Nie, tak? Niektórzy też tam jeszcze... Trzeba to rozważyć trochę, no. Bo ja mówiłem o tej... Od Radziątkowa do Ludwikowa, to złoży się dwa nasz wiek. Ona jest jeszcze niedokończona, bo przeszliśmy na bliżej. Ale gdzie będzie pan? Nie ma. No to byłaby dożona przecież. Tam nie... Aż brak łożby. Która to była dożona droga? Nie ma żadnej drogi takiej. Nie jest, to jest tylko ta droga, to jest już Radziątków, kończy, rzeka. Tam drugi głowa, to jest. No to, no to jeżeli to jest ta droga, to tam do no chyba... Nie. A może ktoś go zbił? Ja bym tam teraz... Ja bym panie sekretarzu, dawaj drogomistrz. Już pan na nowa pieniędzy. Aż brakło pieniędzy. Kiedy pan to widział? Ja bym teraz zbił przed świętami. To znaczy, to tydzień temu. Od Ludwikowa. A byłem wszędzie. No całej drogi. To nie ma droga do szkoły, to nie jest żadna droga. Ale to byłaby sobie pan. Tak, no ale pan właśnie, pan wójt mówi, że jest żwirowane, czy tam było. A ja tam pojechałem i tam nic nie było zrobione. No to albo widzimy pan wrócę, albo ktoś mówi, że jest zrobione, a nie jest, no to... A to nie musisz oglądać, tylko wierzyć. Albo nie być ciekawy. Albo jest tak dobrze zrobione, że pan po prostu się nie zorientował, że jest osoba na wierzchu. No właśnie. Tak, że się nie ma. Panie mówicie. Dobrze, panie Tomaszu. Dwie ogromne dziury. Musimy zasypać, no i tam właśnie pan bardzo mówił, puścić jakąś drugiarkę, żeby to... To nie jest długi odcinek, bo tam część tej drogi jest taki, w takim stanie w miarę dobrym, ale część tutaj od strony tego mostu też wiązkowa, to są takie dwie ogromne dziury, jak ta sala może. Sprawdzimy to panie Tomaszu dokładnie. A i druga sprawa. Bo przecież pani sołtys z Radziątkowa jeszcze tu zabiegała do żwirowania. No i potwierdzała, że jeszcze mało tego. Jeszcze ileś mamy protektorów. Od strony Radziątkowa może kawałek pozrobić. Od Radziątkowa, tak jest. Do mostu czy a no to właśnie. Ale tam to... No. Tam nie było potrzeby. Tam dojeżdżają mieszkańcy z kolei do Radziątkowa. Także tam mnóstwo było wielu wywiedzi. Panie Tomaszu, jeszcze jakieś pytanie mam. Tak, w miejscowości Laski rozbijano do strony Sparzniewic. Nie ma znaku mówiącego o miejscowości, o terenie zabudowanym. To wiem, to i nie wiem, czy to należy do... Będzie pan na pierwszy na liście. Słuchaj, ja 7 lat zabiegam o znaki, nie ma ich. Dobrze powiadam. I wiadomo, że tam nie ma. To jest duże natężenie ruchu, a tego znaku... 8, 8 rok będzie zaraz. No na przykład Majku. Nie jest oznaczony. Praca, nie ma znaku, że się wyjeżdża na drogę z pierwszeństwem. Ludzie, żebyście pojechali do Anglii, to byście zobaczyli, ile tam jest znaku. Dobrze, proszę na drodze na marowane, uwaga na drogę z pierwszeństwem, a u nas to po prostu aż ciemno ze znaku. Poszerzajmy się. Ale to tak jak mówią, tych niepotrzebnych. Tak jak nie przeskakują. Po kolei. Uważaj. Prosimy o ciszę. Uważaj. Pani. Panie Ryszardzie, prosimy o ciszę. Pan Błażej ma. Panie wójcie, panie skarbniku, kolejny raz proszę o uwzględnienie w 2014 tego osiedla. Jest troszkę zaniedbane. I panie przewodniczący komisji budżetowej, może pana też, pan by miał to też na uwadze, żeby w tym budżecie tam może to wynegocjować. Jeszcze raz o co chodzi? Nie jest daleko, także może przy jakiejś komisji. Prosimy, nie przeszkadza. Można to nawet dojść. Panie Błażeju, odpowiadam. Będziemy to rozmawiać. I chciałbym, jeżeli jest to bardzo trudne, bo z tego co się orientuję, no to
ostatni etap został. Ostatni etap. Może jeszcze na pół podzielić na dwa etapy, jeżeli to jest takie trudne. Panie wójcie, to jeszcze robić na dwa etapy, jeżeli to jest takie trudne. Chociaż będziemy to żeby ludzie mieli po czym chodzić, a później dopiero czym się garaż. Wiadomo, że to utwardzenie kostek sterlingą tak zwaną, no, odstaje od utwardzenia kostek. Ale prosimy nie przeszkadzać. Będziemy to rozważyć. Pan Błażej. Ale to za każdym razem moje pytanie jest tak samo odpowiedziane. Także rozważamy, rozważamy i Panie Błażej, na tym to życie wygląda. Ja tu teraz potrzeb przedstawię, to jest potrzebne wiedzieć. Czy wchodzi w grę na przykład, no nie całości, bo nie ma, no to jakiś etap, który w jakimś stopniu zadowoli. Panie Przewodniczący. Ja się rozdrabnia, jeśli nie ma co, bo to tylko... Nie ma generalnie na aż tak dużo pieniędzy, natomiast no, musimy sobie z tego zdać sprawę, że w jednym bloku to mieszka po prostu, nie wiem, 3 czy 4 wsie. No, to jest będziemy rozważać, to kosztuje starszych ludzi, no, to jest bardzo ważne. Tym bardziej, że ale jeden blok można zrobić. Ale to nie ma sensu już. Ale nadal nie będziemy mieli 800 tysięcy, a 200 się znajdzie. No, właśnie można i zacząć, ale no ruszyć miejsce. Panie wójcie, ja bym wolał to rozważyć, bo koszula piszcza ciało, to jest skarbnik zaczyna trochę. Ale czy ja jestem bezpieczny, bo... Ja powiem tak, najważniejszą sprawą w gminie Woli Krzysztofolskiej na przyszły rok to jest wybudować nową kanalizację w Grobli. Bo to nie na zasadzie, proszę Państwa, żeby się przypodobać. Ja rozumiem, że no, kostka jest ładniejsza od Terlinki, no ale jest teren utwardzony. Natomiast tu mamy problem taki, że po prostu się mieszają wody deszczowe ze ściekami. To jest ten najważniejszy odcinek. Żeby wody deszczowe szły bezpośrednio do rzeki i to będzie miało wpływ, to będzie miało wpływ na obniżenie kosztów. Ja już o tym mówiłem. Dlatego no tu widzicie Państwo, to już powiem. Termomodernizacja hotelu, termomodernizacja warszawianki, kostka na osiedlu, no ale tu trzeba po prostu patrzeć, co jest najważniejsze. Patrzymy szeroko. Proszę bardzo, pan ja nie mówię, że nie. Pan Dariusz. Czy to jest najważniejsze w tym momencie? Zaczyna się nowy rok, panie wójcie, przydałby się kostka odtworzyć od drogi powiatowej. Maszyn sprzęt, kto to mówił? Od drogi powiatowej. A kto jest to lepszy? Ale czy poczekaj, od drogi powiatowej, tak? Tak. To lepszy. Jak jesteśmy przy tych drogach, to panie radny, ja chciałam zapytać, przy drodze powiatowej, od Siomek tutaj do wiaduktu, ktoś tam kupił działkę, nie wiem, czy ta działka jest po prawej stronie, jak się dowoli jedzie. I zasypa dróg. Jeszcze raz. Od Siomy, od Piotrkowa do Woli, po prawej stronie, tutaj za składem pana kompanii, znaczy stankiem, ktoś kupił tam jakąś działkę, nie wiem co on tam robi. Ale to nie do mnie z takiego, to jest droga powiatowa, ruch powiatowy. No ale dobrze, ale ruch powiatowy, no to komu to zgłosi, że ten ruch jest za to zasadzony? No, to jest ruch powiatowy. No, to jest dobrze. I ta sama sprawa, dokończenie rowów w Okrzytach Długich. To był w tym roku zaczęte dokończenie jeszcze. Tak, pan radny słyszał z Karolizy. Jakby aura pozwoli, panie radny, będziemy kontynuować. No i nie mówię też o destrukcie, co mówił wcześniej. Destruktu jeszcze nie ma. A, jeszcze nie ma. Kiedyś pan też mówiłem odnośnie znaku postawienia miejscowości. Gąski, Siomki i Kreszta. Tam się pogotowia mówią, no. Ten trójkącie był. Rozumiem, że też są życzenia na nowe... Nie, to już było zapisane wcześniej, panie. W tym roku się nie da. Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę koniec roku te znaki, bo znowu... Pan przewodniczący. Ale nie to znaki na roku. Każdego... Pan, proszę, dajemy głos panu przewodniczącemu. Dziękuję, panie przewodniczący. Same przewodniczące rządu. Panie wójcie, proszę o ciszę. Panie wójcie, na poprzedniej sesji wspominałem z prośbą do pana, że zwracałem o tą jedną lampę przy tym nowym powstałym pomniczku przed kościołem. Mam niewielki koszt, żeby to oświecić, ten pomniczek będzie ta lampa jak mówię. Kiedyś była, tylko no, jak żeśmy robili te oszczędności, ona była zdjęta. Zrozumiałem wyrę oszczędności, ale dzisiaj ta lampa jest tak tam konieczna i mówię, oświecam ten pomniczek, który nowy jest, powstał wraz z tym budynkiem, gdzie są instrumenty kościelne, orkiestry kościelne. To światło rzuca tu, no jest takie to w formie jedno drugiego wykorzystanie zabezpieczenia.
I panie wójcie, druga sprawa, wspominałem i pytałem, czy pan się już dogadał z tym panem kierownikiem doktorem u nas na temat ośrodka zdrowia, z tym posprzątaniem tego terenu, no bo tam no jakieś szły te sprawy, pisma w jedną, w drugą stronę, czy to już wróciło z jakąś odpowiedzią? Poszło, pisma nie ma odpowiedzi. No bo bałkan na terenie nadal jest nieposprzątane, niezagrabione, no tak. Szanowna Rada, czy tym ośrodkiem zdrowia wygląda, co nie moje, to nie powiedzmy, ludzie wchodzą i tak to wygląda. No to badań nadal trwa. Pan przewodniczący. Co tu mówić dalej, panie wójcie? To, co tu kolega zapytał przed chwilą o oczyszczenie tych rogów, czy tak dalej, ale pan mówi nie... Panowie z zarządu, pan przewodniczący ma pretensje. Wprowadziłem błąd, bo dostaję tu informację, że już przyszła. I umowa jest podpisana. Aneks do umowy jest podpisany. Umowę udał się do sprzątania. Ale na tym tygodniu. Tylko w jakim czasie to sprząta? Nie, to jest zapis w umowie bezpośrednio, bo problem był taki, że dotychczas, dopóki funkcjonował zarząd nieruchomości, to myśmy tam mieli konserwatora. Tak. I konserwator zbierał te śmieci. W związku z tym, że zarząd nieruchomości został zlikwidowany, to te obowiązki sprzątania posesji wokół przypisujemy tym wynajmującym, najemcom. No i to był trochę taki problem formalny, no nie za bardzo długa strona chciała ten aneks podpisać, no ale zagroziliśmy wypowiedzeniem i tak jak tutaj informuje sekretarz. Aneks podpisany, takie nie idzie za wielkie, no panie wójcie, tak tu wspomniane było poczyszczenie tych rogów przydrożnych oczywiście, tak samo u mnie w Gomulinie, czy to na ulicy Południowej i u mnie na ulicy Głównej, ta część, która ja tu walczyłem, że od tego najważniejszego punktu jest woda odebrana, ale ludzie pragną tego, żeby ten rynisz tak przeczyścić przez całą wieś. Nie jest to wielka praca i ciężka, bo w ciągu dwóch dni, panie wójcie, zakładam, ulica Główna jako moja, rynisz to po prawej stronie, no jest już zajeżdżony, ta woda po prostu w najgorszym miejscu, ja tak mówię, środek wsi, gdzie ten asfalt tam się rozpada. Tam woda nie ma gdzie lecieć i wie pan, ona podsiąka pod cały asfalt. W sąsiedztwie pana posesji, tak? Nie, za mną kierunek szlachty. I tam woda się po prostu rozchodzi jak gdyby na drogę. I też proszę o oczyszczenie tylko tego rynsztoka, to jest tą łyżką długą, panie wójcie, to bieg bardzo szybko idzie, tylko co? Ale i na ulicy Południowej także. To nie jest takie szybko. Oj, panie wójcie, ludzie przyjechali to jednego dnia, masę roboty zrobili. Łyżka może pojechać, do tego bo... musi być przyczepa, która zbierze ziemię i gdzieś wysypie. No, gdzieś to jest, gdzie i jest blisko, jest na miejscu. No. Tylko prośba o wykonanie. Dziękuję, bo nie będę tu już. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Ja tylko jedno, bo nie wiecie, jeżeli mówimy o drogach. Droga, bo to mieszkańcy się zrzucają. Droga, jak miniemy w stronę Krężnej, jak od Zorboli, miniemy wiatr tu po lewej stronie. To jest ta droga na Kasprów Pola. Tam po wielu roku poszła równiarka. Z tego co wiem, no z powrotem się zrobiło to samo. Ale co się wiąże z tą drogą? Bo tam równiarka kłócie i sprawy załatwią. Przynajmniej nie przejęłeś. Ale tam na Woli. To jest taki składowisko, żeby sypisko tego gruzu, tam na różne rzeczy tego prawdopodobnie dziwne składowisko jest. Wina się miała tym zainteresować, znaleźć właściciela. Z tego co wiem, tam nadal jest dołożone wszystko. Niestety, jeżeli ciężarowe samochody przejeżdżają do wiaszczystej drogi, to jest to nami nie ma sensu. Nie, ale nie zrozumiałem, że przerównać tę drogę. Przerównać drogę, tak, to ale coś z tym składowiskiem też. To postępowanie prowadzimy po prostu. Ja sobie zdarzył pan z marszu, bo... Tam jest na bieżąco dołożone? Była to informacja od właściciela, właściwie od użytkującego tą nieruchomość, że on tam ma zamiar budować dom, a tam właścicielem tej posesji była jego teściowa. I on twierdził, że tam zwozi ten plus po to, żeby mieć na fundament. Przyjeżdżał, zabierał go, tak jak gdyby prowadził taką działalność gospodarczą. I w tej chwili jest prowadzone postępowanie oczyszczenie tego terenu, o zabranie tego. Jeszcze nie jest. Trzeba go po prostu zobowiązać do uprzednika. Ja tylko jeszcze chciałam, bo w odpowiedzi ma
słowa pana sekretarza. W zakresie czynności nie zostały uwzględnione wszystkie zadania określone w artykule 19 ustawy o pomocy społecznej. A artykuł 19 ustawy o pomocy społecznej to 119 to są zadania i obowiązki pracownika socjalnego i to jest, no nie będę czytać, ale z 15 podpunktów, także to nie jest jakieś jedno krótkie, więc ja naprawdę proszę, jeżeli już rozmawiamy o czymś poważnie, to poważnie, a pan tak cały czas jakoś tak usiłujemy wariatem zrobić. Dziękuję bardzo. Pani Basiu, naprawdę, proszę. Bardzo ważne. Naprawdę, ja tu nie zadaję jakichś śmiesznych pytań. Dobrze, proszę bardzo. To wszystko dotyczy naszych mieszkańców. Chciałam zapytać pana sekretarza, czy coś wie w sprawie tej tablicy, która została skradziona z pomnika. Stroną postępowania jest starostwo, więc ja byłem tam na... I policja, ja byłem na przesłuchaniu, przekazałem tę wiedzę, którą posiadałem. I tyle. Sprawa zostanie wyjaśniona i przekazana. No dobrze, nie znajdą sprawcy, czy gmina coś w tym zakresie zrobi, czy odnowi ten pomnik. To znaczy, czy zakupi nową tablicę z tymi nazwiskami, które tam były upamiętniające. To są ogromne koszty, bo to jest odlew miesięczny. Trzeba by taki wykonać model, potem ten model zrobić formę i na pewno tutaj ktoś w najbliższym otoczeniu tego nie zrobi. Myślę, że najbliższy przecież taka firma, która oddawała drewno kolorowe, to pamiętam, była w Częstochowie. Także to nie jest generalnie zadanie gminy, jeżeli to starostwo powinniśmy zrobić. Oczywiście. Mieszkańcy gminy są mieszkańcami powiatu. Ale przede wszystkim gminy. A mieszkańcy powiatu są mieszkańcami województwa. Gminy, panie wójcie, i tak dalej. I każdy organ, każdy stopień samorządności ma ściśle określone zadania. Dobrze, ale ten skwerek może należeć do gminy. Żaden problem. Na razie nie należy. No ale można to załatwić. Ale tak może by tę tablicę założyć z jakiegoś dwanito czy strzegnie, bo się to wsiądzie. Właśnie tu proponowałem coś takiego. Tu właśnie miałem na myśli. Tego. Proszę bardzo. No nie, ja mam jeszcze jedno. Skoro pani tutaj do pana gminy. Panie wójcie, w zarządzeniu 126 określił pan zasady wykorzystywania samochodu służbowego. Skoro ten samochód służbowy będzie wykorzystywany przez różnych pracowników urzędu gminy, to ja może bym proponowała oznakowanie tego samochodu, żeby to było widoczne, że ten samochód należy do gminy i pracownicy urzędu gminy z tego samochodu korzystają i on jest w odpowiednich miejscach. Gminy mają samochody oznakowane, jak przyjeżdżają na paszportacie, ale ktoś do gmina przyjechała, czy można. A się reklamuje. Tylko może bym dodał, żeby może nie herbem, tylko napis Urząd Gminy. To Urząd Gminy, to każdy przeczyta i jakieś wstrząśnięcie już będzie miał, że to z urzędu przebiegam. A tym naszym to nie każdy to zna. Proszę pana. Koleżanki, koledzy, radni, czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma. Proszę panie, ja chciałbym jeszcze się odnieść do tych pytań. Ja mam jeszcze. Aha, to. Pani sali, no. Wie pani, ponieważ są tam wyszczególnione zadania GOPS-u. Czy wierzy pani w to, że żadne z tych zadań nie było realizowane? Czy pani to autentycznie powierzy? Ale czy pani? To nie ja mam wierzyć. To jest pismo urzędowe, to jest napisane, że tam wszyscy jak na mnie nie wszystkie. No tylko jak nie wszystkie. Czytać się nie? No właśnie. No wszystkie. No to masz. Jest nie wszystkie. Nie w zakresie czynności nie zostały uwzględnione wszystkie zadania określone. Czyli nie wszystkie. Ja myślę, że byście się Państwo spotkali i wyjaśnili. Nie można tego interpretować. Proponuję, że idziemy na żarty. Przewodnicząca zatrzymuje. Wszystkie zadania nie zostały uwzględnione. Przepraszam, ale przyszła kolej jeszcze na moje pytania. Proszę o ciszę, ja mam tylko dwa krótkie pytania. Jakie tam zadanie chodzi? No na razie pan wójt zajmie. A która była w projekcie? Ja mam tylko krótkie jeszcze dwa pytania. Przypominam o drodze Gomulin, Traca, przepraszam, Szyszydłów. No też tam trzeba coś z tą drogą.
myśleć, także cały czas proszę to zapisać. Ale okopać robamy to. I takie, taką tylko nie ma. Wybył skarbnik. Chciałbym się zorientować. Panie Józefie, niech pan przyjdzie zgody właścicieli. Szybciutko robimy. Panie wójcie, ile my oszczędzamy na oświetleniu ulicznym, wyłączając co drugą lampę? Proszę? Wyłączając co drugą lampę, ile oszczędzamy? Co drugą? Kiedyś świeciły wszystkie. Teraz jest? Teraz co drugą? No powiem wam szczerze tak, ale nie. Panie wójcie, bo co się robi? Spali się jedna żarówka teraz i jest dziura. Jest dziura taka, że i tak teraz byłem w gminie Drużbice i tak zaobserwowałem, bardzo biedna gmina. Około 700 tysięcy, jak dobrze pamiętam, wydajemy na energię. Świecą wszystkie lampy na każdym słupie. Im więcej dołożymy opraw... Nie, tam jest inaczej. Im więcej się zużywa, tym się mniej płaciło, tak jak kiedyś było tłumaczone. Tak? Kiedyś to, panie przewodniczący, świeciła się co piąta. Kiedyś w ogóle nie świeciły, bo elektryczności nie było. Lampa była tylko zawsze niesprawna. Natomiast w tej chwili co drugi jest z tego względu, że ten strumień światła jest 3 razy silniejszy od strumienia poprzedniego. Kłóciłbym się, zapraszam się jechać. Oczywiście możemy pójść w tym kierunku, żeby na każdym strumienia dzisiaj. Na każdym słupie możemy oczywiście, proszę państwa, zamontować oprawę. Ale to tylko tak mówię, że biedne gminy, a jednak bardzo. Proszę Państwa, ja informuję, możemy być hojni oczywiście, tu Pan Stanisław może nie dopowiedział, mamy w przyszłym roku w projekcie budżetu 10 milionów na inwestycjach, z czego tylko 3 miliony jest z naszych dochodów. I to już będzie ostatni taki rok, w którym będzie tak dużo pieniędzy na inwestycje. Na przykład 4 miliony błyszczy. Także nie bądźmy hojni, bo z naszych dochodów, proszę Państwa, rocznie możemy wygospodarować na inwestycje około 3 milionów złotych. I o tym pamiętajmy. Dobrze, dziękuję bardzo. Okres dofinansowania się skończył, następny ma się rozpocząć. A kiedy się rozpocznie? Jeszcze zanim przejdę do życzeń świątecznych, które tutaj do nas wpłynęły, chciałbym jeszcze przypomnieć, że 10 pan sekretarz, myślę, że będzie pilotował tą sprawę, jest spartakiada, tak? 10 jest siatkówka. Także pan generalnie pilotował. No ale może nie najlepiej, także. Chciałbym, żeby, no nie wiem, jakoś samochodem, myślę, że no, chociaż tych 8 zawodników lub zawodniczek się zgłosi, także. No nie wiem, może już tak przelecimy, że wiecie. Andrzej, pojedziesz? W rezerwie. No to ja też. Myślę, że, no nie wiem, z 3 panów zarządu? Chyba 7. No dobrze, to już jest. Mariusz? Tam odpowiedź. 10. No chciałbym, żebyś był. Tomek, Rysiek. Rysiek? Słuchaj, ale ja ci tłumaczę, o co chodzi. Ale przecież dziadki nie jest. Także jakbyś mógł, to poodbijaj sobie 3 razy. Tomek? No w rezerwie mogę być. Może i Błażej pewnie. Dobrze, ja jeszcze prosiłem sołtysa z Roprzyc, który też trochę gra, bo wybył nam sołtys z Woźnik, tak? Już go nie będzie. No ale tak, ksiądz. No ksiądz to nie wiem, czy bo znowu będzie kolędy i będzie miał problem. Także no ja porozmawiam z ksiądzem. Także no myślę, że tą drużynę jakoś skompletujemy. I korzystając z tego, że tyle życzeń tutaj do nas wpłynęło, pozwolicie, że jedno odczytam. Spokojnych, wolnych od codziennych trosk w świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku spełniającego marzenia, pełnego radości i ciepła rodzinnego życzą dyrekcja, rada pedagogiczna i uczniowie gimnazjum w Gomulinie. Wszystkie szkoły przysłały nam tutaj życzenie, nie będę już wszystkich czytał. I wszystkie mam czytać? Szkoły. I no wszystkie, łącznie z szkolno-gimnazjalny zespół też przesłał. I też mamy życzenia od tutaj pana przewodniczącego Warzyńczaka, RZS-u. Także no ja już pani przewodnicząca tutaj składała życzenia, ja się dołączam, też chciałbym
złożyć wszystkim tutaj radnym paniom, radnym i panom oraz członkom zarządu i pani Beresie. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia teraz już nowego 2014 roku, aby ten rok był jak najbardziej dla wszystkich korzystny, a my, żebyśmy się tu spotykali w takiej miłej, sympatycznej atmosferze, żeby te problemy same się nie rozwiążą, ale żeby się próbowały same rozwiązać. Także wszystkiego najlepszego, owocnej zabawy sylwestrowej wszystkim, którzy mogą się bawić, życzę i spełnienia marzeń.